Mamy długi majowy weekend. Od 1 do 5 maja. Pogoda jak w październiku. To idziemy sobie ścieżynką nadbrzeżną. W tym roku niski poziom wody jest. Tak wyglądają opuszczone łódeczki. Pomościk i można by było wypłynąć. Tylko dzisiaj jest niestety za zimno. O! Tutaj ktoś wystawił łódeczkę. No rzeczywiście można właściwie się wybrać na środek jeziora. A tak wygląda to z drugiej strony niejako. Tu trzeba iść pod górkę. No i proszę, następna zdewastowana łódź. Tak więc na tym brzegu tego jeziorka na razie nic się nie dzieje. Majowa pogoda nas nie rozpieszcza. Zobaczymy, co tam będzie później. O, tutaj mamy łódeczkę dosyć daleko od brzegu, żeby nikt jej przypadkiem nie zdewastował. Dosyć niski poziom wody jest, bo widać korzenie drzew. Oczywiście te drzewa są cały czas przez wodę podmywane. W końcu kiedyś runą. A teraz idziemy w kierunku takiej malutkiej plaży. Będzie pusta. Nikogo tam nie będzie dzisiaj, bo niestety pogoda nie sprzyja. Tak, no to jesteśmy na tej malutkiej plaży. Już powoli zarośnięta jest przez trawę. Widoczek na tą małą plażę. Co tutaj jest dosyć dużo miejsca. Zaczną ludzie przyjeżdżać. Tak, no i widoczek na jeziorko. Chmurne niebo, woda dosyć spokojna, rybki pluskają. No to idziemy sobie ścieżynką przy jeziorze. Obok za płotem jakaś prywatna własność. No, teraz przy jeziorku zaczyna się las. Tu można niedługo chodzić sobie na grzybki. A są tutaj, są. A tutaj mamy następną zniszczoną łódeczkę. Ludzie się już przestali tym interesować. A tutaj mamy dwa okazałe dęby. Pamiętam je jeszcze, jakie były 40-50 lat temu. Teraz już są kompletnie zniszczone. Tak, no tutaj jeszcze widoczek
na część poza jeziorem. Bardzo przyjemnie.